Witam Państwa bardzo serdecznie w drugim odcinku podcastu Desy Unikum pod tytułem Sztuka na głos. Ja się nazywam Iza Rusiniak, a moim gościem dzisiaj jest osoba wyjątkowa, artysta pan Tomasz Ciecierski. Witam serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór. Ponieważ udało mi się namówić pana Tomasza na rozmowę, właściwie troszeczkę pod pretekstem tego, że na naszej najbliższej aukcji marcowej mamy trzy fantastyczne obrazy Tomasza Ciecierskiego, ale to jest akurat taki twórca, z którym mam nadzieję, że porozmawiamy no, troszkę tak w ogóle o sztuce i tak w ogóle o twórczości, ponieważ często mówi się, że malarstwo Tomasza Ciecierskiego to jest takie malarstwo, metamalarstwo, troszkę takie malarstwo autotematyczne. Czy zawsze interesowała pana sztuka jako temat refleksji? No ja bym powiedział, że znaczy tak, najprościej mówiąc, mnie w pewnym momencie zaczęło interesować to, jakim medium jest malarstwo. I no, żyjąc dość długo, co jakiś czas słyszałem oczywiście o kryzysach malarstwa, o śmierci i tak dalej. I to było takie, że się skończyło, po czym nagle czym bardziej mówiono, że się skończyło, tym bardziej ja miałem ochotę malować i na szczęście nie jestem sam. Jest wielu bardzo dobrych malarzy na świecie. Jak się ogląda muzea i wielkie kolekcje, to proporcje między malarstwem a innymi mediami są uczciwe. A co sprawia, że człowiek podejmuje taką decyzję, że chce malować? W czym jest ten impuls malarstwa? Wie pani, że to jest, no, tak powiedział, no kiedyś jak ja zaczynałem malować, to po prostu malowali wszyscy. W pewnej chwili pojawił się konceptualizm czy neokonceptualizm. Niemniej jednak to jest coś takiego, no ja bym powiedział, że to jednak jest instynkt. Że to jest coś takiego, że no nie wiem, wszystkie dzieciaki malują, jak są dzieciakami. Potem na ogół to przechodzi, a niektórym to nie zostaje. Tak. To jest, znaczy, w takim no, rozumieniu instynktu takiego pierwotnego, takiego tak. Instynktu ręki odbitej na ścianie jaskini. Tak, no to jest tak, jak nie wiem, no te pierwsze lasko i tak dalej. Niemniej jednak, no to jest taka forma ekspresji, która dzieciakom bardzo odpowiada, tylko że potem okazuje się, że znajdują inne środki wyrazu i ekspresji. Oczywiście znajdują słowa i jest też coś takiego, że ja po skończeniu studiów wahałem się, ponieważ była bardzo silna presja bardzo ciekawego konceptualizmu, to ja miałem również tego typu ciągoty, ale, no, ale coś mi mówiło, że ja mogę, że mogę jeszcze coś namalować jeszcze coś, że jeszcze są, nie wiem, no, że to banał mówi, że dopóki są farmy i pigmenty, to można malować. I oczywiście można tak mówić, ale jest coś takiego, że wydawało mi się, że mogę dla siebie coś odkryć własnego. Malując, tak, robiąc jednocześnie tam zdjęcia, jakieś tam. Do tego jeszcze wrócimy, a chciałam zapytać, bo tak jak żeśmy rzucili to skojarzenie z Lascaux, to oczywiście stanęły mi przed oczami te kompozycje pana z 80-tych lat, te, gdzie pojawiają się, nie wiem jak to nazwać, takie ludziki spacerujące, które ustawione są, ułożone są kompozycyjnie tak pasami albo takimi diagonalami. Czy to jest malarstwo bliżej abstrakcji, czy bliżej figuracji? Wie pani, to właśnie jest to, co wtedy jakby, no nie chcę powiedzieć, że mnie wyróżniało, ale,
ale to może świadczyło o tym, że mam taką swoją drogę, to jest, no to jest tak, no, no ponieważ są to ludziki, są to tłumy, które się przemieszczają, czy przemieszczały się wtedy, jak malowałem, na ogół z prawej do lewej, bo jestem mańkutem, no to, to miało coś, no nie wiem, no może to miało dotknięcie konceptualne. No, no jednak moi koledzy generalnie no, malowali martwe natury. No. Ja nie chcę mówić, albo po prostu ludzi była, no nie wiem, w zachęcie całe sale były zawieszone sztuką figuratywną, przedstawiającą tak zwana nowa figuracja wtedy dominowała, no a, no a byli malarze, którzy jakby ciągnęli ten swój wątek i to było właściwie trudno wsadzić. Mnie wsadzano w jakąś metaforę, bo nie bardzo wiedzieli gdzie. No bo tak, no bo to jest ani można takie, coś zobaczyć, ale nie ani trzeba. Takie. Można... No tak, a mnie, bo jak tutaj w rozmowie przywołaliśmy Lascaux, to moje jeszcze wcześniejsze obrazy, to były gdzieś inspirowane, bo malowałem tam ludziki, zwierzątka takie różne, jakieś takie, to ja miałem taką jakby inspirację, to znaczy tym, no nie wprost. No a potem w wypadku tych galopujących figur, no to były tam, nie wiem, egzodusy, tajfuny, przeciągi. Malarstwo batalistyczne tak, też, prawda? Tam batalistyczne, gdzie... no bo to były wpływy Pawła Uccella, którego w pewnym momencie odkryłem tam. Odkryłem tak, jak wszyscy odkrywają renesans, prawda? W pewnym momencie. No i tak malowałem, ale, ale właśnie to jest coś takiego, że ja maluję takimi dość długimi seriami, po czym dochodzę do wniosku, że mnie to już nuży i jeśli mnie to nuży, to na pewno znuży tych, co patrzą. Poza tym z drugiej strony, co mnie to obchodzi? No, bo ja myślę o sobie generalnie, jako egocentryk, jak wszyscy artyści. Niemniej jednak, jak mi się kończy to napięcie tego malowania, to zostawiam, biorę inny wątek i potem może minąć, nie wiem, 5-7 lat i ja wracam do tamtego wątku, który kiedyś wydawał mi się zakończony, a po wielu latach widzę, że właściwie to jeszcze nie jest zdefiniowane, że to nie jest koniec, że jeszcze mogę że dalej... Można powrócić do tak, starego cyklu. Że można wrócić, ale już inaczej, że tak powiem. Już z inną świadomością tę myśl dalej kontynuować. Nie tak samo. Bo często krytycy mówią, że takim elementem wspólnym pana twórczości jest taki element addytywności, takiego dodawania. I to wyjście poza malarstwo widoczne jest zwłaszcza w tych pejzażach, które składają się z wielu krosień, z wielu blejtramów. Jak pan wpadł na ten pomysł, żeby tworzyć obrazy z wielu obrazów? No więc to było, to wszystko dość długo trwało, bo na początku było w ten sposób, że ja wróciłem, ja byłem tam w Stanach, tuż po studiach i dostałem Polaroida, taki aparat, to było... Dla mnie to było w ogóle coś... Cudo. Cudo, nie mogłem go przywieźć do Polski, bo tu nie było takich filmów, ale to, przepraszam za tę dygresję, ale sens jest taki, że rozłożyłem te zdjęcia z tego Polaroidu sobie na stole, po czym je po obejrzeniu zsunąłem razem, żeby wrzucić do pudełka po butach z powrotem. No i nagle zobaczyłem, że mam obraz. Że z takiego tak. połączenia kolażowego tworzy się tak, dzieło. Tak, ale to minęło dość dużo czasu. Namalowałem kilka takich obrazów, gdzie to są takie właściwie zdjęcia z Polaroidów. Nie mam ich niestety, ale potem w pewnym momencie to nakładanie tych pojedynczych obrazków, jedne na drugie, to wzięły się stąd, że dużo jeżdżąc samochodem, czy tam pociągiem i tak dalej, no chciałem w jakiś sposób, tak, raz, setki widoków, potem jest kwestia czasu, potem jest kwestia pamięci. Jak to wszystko, te widoki,
te pejzaże, te horyzonty, które się, nie wiem, oddalają, przybliżają, uciekają. Jak to wszystko namalować? Malarze malowali w plenerze akwarele, a potem w pracowni obraz, jak to się mówi, skończony. Tak, tylko ja chciałem nie tyle namalować skończony obraz, ja chciałem uchwycić czas w niektórych z tych obrazów i czyli pamięć. Ten horyzont to jest tak. Taka refleksja, tak. Nie wiem, egzystencjalna, tak? No tak, i to jest tak samo jak właśnie ten czas, to chciałem uchwycić. Ja nie wiem, czy generalnie to mi się udaje, ale mam luksus ponoszenia tego rodzaju ryzyka i prób różnych. To samo z tymi zdjęciami tych zlewów, jak ta farba. No właśnie, do fotografii. Uciekała. Tak. Fotografia to jest jakby zupełnie oddzielny wątek pana twórczości. I może za momencik porozmawiamy o fotografii. Tylko że to się łączy. To jednego bez drugiego by nie było. Nie ma malarstwa bez fotografii. W moim wypadku tak, bo niektórych rzeczy ja nie jestem w stanie namalować. Prościej zrobić fotografię i fotografie zlewów mi odpowiadają temu czasowi. Ale to proszę pytać. A jeszcze chciałam zapytać, jak pan w ogóle rozumie ten gatunek, jakim jest pejzaż? I czy w ogóle we współczesnej sztuce takie dzielenie malarstwa na te tradycyjne gatunki ma sens? Wie pani, dla mnie ważne są wspaniałe obrazy. I ja czasami widzę bardzo dobre, współczesne obrazy, współcześnie namalowane pejzaże, współcześnie namalowane portrety, współcześnie namalowane realistyczne sceny i niektóre z nich mnie po prostu bardzo przekonują. To jest świetne, bardzo często jest to świetne malarstwo. Natomiast jak pani pyta o te moje horyzonty, to jest pretekst, żeby namalować przestrzeń. Czyli ważne jest w tym namalowanie przestrzeni, a nie konkretnie pejzaż oglądany. Bo często te pejzaże są również pionowe, wbrew tradycji malarskiej. No tak, tylko że pierwsze, że tak powiem, takie pejzaże, które ja nigdy nie namalowałem, nie wiem, w tak zwanym plenerze, może jako chłopiec, ale to już inna sprawa. Natomiast one w pewnym momencie były totalnie wymyślone. Jednak inspiracja to była, nie wiem, to był jednak Morze Śródziemne i tamte kraje. Znaczy głównie Morze Śródziemne, bo tam jakoś tak się to złożyło, że tam dość bywam czasami. I były bardziej przedstawiające, a potem to już się skończyło tym, że były dwa rodzaje niebieskiego. Po prostu z linią horyzontu. I jaśniejszy, niebieska woda i niebieskie morze. I niebieskie niebo i prawie takie samo. I była przestrzeń. I jeszcze jak się one nakładały jedne na drugie, to się nagle okazywało, że to jest trójwymiarowy obiekt. Powstawał taka paczka, że jeszcze jedną, jakby jeszcze jeden wymiar. Bo to jest przekraczanie troszeczkę gatunku, to jest troszkę przekraczanie malarstwa i te składające się z wielu krosien obrazy, obiekty idą już jakby w kierunku jakiejś płaskorzeźby, jakiegoś reliefu. Tak, z tym, że ja bym powiedział w ten sposób, że to, co czasami powtarzam, że dla mnie jakby najważniejszy jest powód, dla którego się ja zabieram do pracy i czasami jakby muszę zadawać sobie pytania, takie fundamentalne i co jest obrazem, co już nie jest obrazem, a co pozornie nie jest obrazem, a jest obrazem, jak daleko można tę strunę napinać, co jest malowaniem, a co nie jest malowaniem.
Więc potem się właśnie te różne te zlewy, te farby tam jakieś wylane i tego, takie nakrętki po słoikach, zlewy, to gdzieś wszystko jest, to właśnie wszystko jest no takie zastanawianiem się nad malarstwem. Nad malarstwem. I kiedyś ktoś mnie prosił, żeby tam wziął udział w takiej wystawie o malowaniu i ja się wtedy nie zgodziłem, bo powiedziałem, że teraz mam bardzo fajne obrazy, a tym malowaniem dla malowania to zajmuję się, jak mi te dobre obrazy przestały wychodzić i mam taką pustkę. I jak mam taką pustkę, to wracam i zadaję sobie znowu te fundamentalne pytania. Chciałabym, żebyśmy teraz zatrzymali się na chwileczkę, chwileczka przerwy, a potem porozmawiamy o fotografiach. Dobra. Witam Państwa ponownie. Naszym gościem jest pan Tomasz Ciecielski, wybitny artysta, malarz. Przede wszystkim malarz, ale również twórca fotografii. I właśnie o tą fotografię chciałam zapytać, ponieważ ja osobiście jestem wielką fanką tego cyklu ze zlewami różnokolorowymi. Chciałam zapytać, jak pan rozumie w sztuce, w malarstwie, w fotografii kwestie piękna, kwestie estetyczne, ponieważ mnie, szczerze mówiąc, te prace uwodzą przede wszystkim swoją urodą. No właśnie, to jest ta sprawa tego piękna, to jest tak relatywne i piękno czasami może być bardzo, bardzo niebezpieczne. Coś, co było kiedyś piękne, po latach okazuje się, że wcale nim nie jest, ale z drugiej strony, nie wiem, fenomenalny design jakiegoś Jaguara, nie wiem, ja się nie znam na autach, ale czasami są tak piękne kształty niektórych samochodów, że to piękno jakoś, nie wiem, no, zwycięża mody, zwycięża wszystko, co jest. I jak się ogląda obrazy, nie wiem, powiedzmy Bronzina, Uccello, Pontormo, że no, wracam do tego renesansu wcześniej przywołanego, no to są, poza tym, że są wspaniale namalowane, że są bardzo mądre, że opowiadają o tych czasach, prawdę, no a poza tym są ciągle przepiękne. I pomimo tego, że wielu, na przykład Uccello, który nie mógł sobie poradzić z perspektywą, tak poukładał te dzidy, że jednak okazało się, że w tych bitwach no, jest przestrzeń. No. Jest sens, jest przestrzeń i tak dalej. Także ja nie wiem, ja nie jestem entuzjastą Bacona, ale to jest wspaniały malarz, tylko że to jest, no w jakimś sensie to jest piękne, no. Na swój bliski sposób. Tak, bo estetyka i piękno to są jakby różne rzeczy, no są, nie wiem, no. Są po prostu współcześnie obrazy, też są przepiękne. No bo no, właśnie niektóre, co mnie fascynuje w tych fotografiach, to, że one wyszły od koncepcji takiej metaartystycznej, wyszły od pewnego rodzaju konceptualizmu, od pewnej refleksji nad malarstwem, a ostatecznie powstaje coś, co niesie z sobą jakiś wyraz, no właśnie taki stricte estetyczny. No może w sumie tak, ale Powody były, no właśnie, tam już zaczynałem w pierwszej części jakby o tym trochę mówić, że powody były, żeby, no, nie wiem, tam, myjąc te pędzle w ciepłej wodzie z mydłem, no nagle tu, malując jednocześnie obrazy, w pewnej chwili zobaczyłem, że jest tak wspaniały kolor,
kolor, samego koloru wspaniały. I pomyślałem, że powinienem to uwiecznić. A z drugiej strony, no, banałem jest mówić, że malowanie to wymaga czasu i że ten, ale gdzieś ten czas chciałem, ja te tak zwane zlewy, to ponad rok trwało, czy może nawet więcej, nie pamiętam, bo malowałem obrazy. Potem to było strasznie w sumie uciążliwe, ale mnie to ekscytowało, bo każde mycie pędzli to musiałem jeszcze umyć ręce, zatkać ten zlew, żeby ta woda nie uciekła, wejść na stołek, zrobić zdjęcie, no i odłożyć. I potem znowu malować obraz i znowu to wchodzenie na stołek i szukanie kadru. Także te wszystkie zdjęcia, one są pojedyncze, nie ma podwójnych, to znaczy tam ileś jest niewykorzystanych, które gdzieś się tam plączą. No ale teraz jak myślę o tamtym czasie, to właściwie i ten proces malowania, i proces tego fotografowania, no tak samo mnie ekscytował. No, a bez ekscytacji... To był jeden proces tak naprawdę. Tak, bo bez ekscytacji to chyba... Nie ma sensu. Dla mnie nie ma sensu. No inaczej można zamówić sobie, prawda, u kogoś tam, żeby namalował, a ty podpiszesz, no. A jeszcze mam pytanie, bo rzeczywiście te dodawanie różnych elementów, to stosowanie techniki kolażu. Kolaż został wprowadzony do sztuki tak w takim większym stopniu przez kubistów przede wszystkim. Tak. Czy spośród artystów, którzy stosowali tę technikę, czy jest jakiś twórca, który wyjątkowo pana zainspirował? Wie pani, no w tej chwili nazwiska. Jest takie muzeum na południu Francji, Moulin Sartu. I tam jest bardzo dużo właśnie wystaw, gdzie są wystawiane kolaże. I naprawdę niektóre, ja już nie mówię o Rosjanach, tam Rodchenko i tak dalej, ale są również współcześni artyści, którzy robią kolaże i no nie wiem, ja pierwsze kolaże, to znaczy jak mówimy o fotografii i o kolażach, w połowie lat 70. ja mam rysunki, których już nie mam, ale gdzieś są, gdzie ja po prostu przyklejałem zdjęcia do papieru. To były zdjęcia właśnie przywiezione z Ameryki, z tych polaroidów i różne inne. I komentowałem te zdjęcia, no za pomocą kredek, różnego rodzaju napisów, jakichś tam, nie wiem, no, pasgrowów. Ja się wtedy troszkę inspirowałem, bo jednak graffiti, co tu mówić. W Polsce praktycznie graffiti nie było. To znaczy jedyne graffiti, to znaczy ja nie mówię o toaletach. Ja, bo miejskich, no, nie chodziłem. Natomiast to, co było dla mnie ciekawe, to jak były remonty sklepów, to ci, co odmalowywali i remontowali sklepy, zamalowywali na biało i napisali od środka, ale nie tylko. Remont. Nie tylko. Serca przebite strzałą, jakieś tam, no różne były i słowa, i jakieś twarze, nie wiem, czyli tysiące taki rzeczy. Naturalny to był taki, właśnie twórczy. taki jak, nie wiem, no, taka konieczność, Boże, może nie taka jak w Lasko, ale taka konieczność ekspresji. I to mnie wtedy trochę ekscytowało, no potem mi to przeszło. No. Moglibyśmy jeszcze bardzo długo rozmawiać o tym, czym jest sztuka i co sprawia, że człowiek ma taką potrzebę ekspresji, wyrażenia siebie w malarstwie. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. A to ja dziękuję i za moje gadulstwo, przepraszam trochę, ale pani mnie podkręciła. I zapraszam do słuchania naszych kolejnych podcastów. Zapraszam państwa również na wystawę Sztuka Współczesna, Klasycy, Awangardy po 1945 roku. Na wystawie zobaczyć można pracę Tomasza Ciecierskiego,
a wystawa zakończy się aukcją w czwartek, 5 marca o godzinie 19:00.